Cześć maneczko, moi drodzy, z tej strony Malberio i witam Was już w 34 odcineczku z brokeranksowych przygód, gdzie bijemy 5, 10, 15, 30 głosów na odcinku, 30 się jeszcze nie zdarzyło, ale może kiedyś się zdarzy. Słuchajcie, dziękuję bardzo dla swoich wspierających, którzy wspierają ten kanał. Widzowie proszę Was, żebyś ty widz kochany, zostawił łapeczkę w górę jakiś komentarz, subka, jak jesteś nowy, możesz też strzelić. No co? Pozdrawiam Was serdecznie i przechodzimy do odcineczka, bo Revelion przygotował nam niespodzianeczkę. Mówi, że mnie weźmie na jakiegoś bossa. Może takiego bossa, którego jeszcze nie byłem, więc lecimy. Słuchajcie, chyba się domyślam, co idziemy. Idziemy Adka, którego bardzo dawno nie było. A, jeszcze dla drogiego widza, który tam pisał chłopaki z baraków, że teraz nikt zmienił, na YouTubie skoczymy też Hardmore w dzisiejszym odcineczku, bo podobno ma coś z niej zdropić, także Zobaczymy, a teraz idziemy Adka Nie, czekajcie, nie Adka, co ja gadam? Ale się wczułem, dobra, komandora idziemy Już Adek w głowie, bo Adka też bym skoczył z miłą chęcią, jeżeli bym miał ekipę No to idziemy komandora, dobrze Może coś z komandora, słuchajcie, zdropimy Ale przynajmniej przygodę będziemy mieć, także Myślę, że słuchajcie, jest duża szansa na dropek tutaj Chociaż on ma 140 poziom, to wiadomo, że będzie tam y, Minus 30% szansy na dropa pewnie Znając y, życie no, ale dobra, bijemy sobie olbrzymy. Bo tutaj trzeba klateczki pozamykać, bo on tam bije. Przy tamtych maszynach coś. Zostały nam jeszcze dwie, krat dwie klatki. Zamknąć. Ej, w ogóle się zorientowałem, że chyba tych klatek na przygodzie się nie zamyka. Ale on mi kazał zamykać, także chyba mnie w czule zrobił. Ale to dobrze, przynajmniej trochę minut do odcineczka dodałem. No, ale coś tak właśnie kojarzyłem, że tego zamykać na przygodzie nie trzeba. Tylko na hardzie chyba trzeba zamykać w ogóle. Czy tam na atku? Nie wiem. Dobra, mamy drugi pokład i tutaj widzowie musimy pozabijać takich Żerących utorów, łuczników i szedów. Jak zabijemy łuczników i szedów Ciągniemy tam na końcu w drzwiach za dźwignię No i się tam jakieś przejścia otwierają, czy nie wiem co się tam robi Ale można iść wyżej na pokład, co nie? Bo na razie mamy zablokowane. Teraz mamy największą część Pokładu, czyli najwyżej położoną Nie wiem jak się dokładnie ona tam nazywa ale tutaj musimy zabić te grubki. No, i armaty ustawić w stronę bramy. I wystrzelić jakieś kule, żeby tamta brama się otworzyła. Ten, co tak szybko wyczyścił, to jednak 140 level to 140 level. Słuchajcie, dobra, dajemy sobie odpoczynek. Ja może potnę, chociaż i tak prawidłowo to nie powinienem odpoczynać. Odpoczywać, bo on to pewnie na rundę będzie miał. Ale dobra, niech mi się trochę many zregeneruje. Chyba wydaje mi się, że tyle mu styknie. No i dobra, wbijamy. Wbijamy na komandora. No co, ja daję spięcie, stratega. Ej, zapomniałem kompletnie jak to się bije. Czekaj, jakby co? Można coś innego polecić też? Dobra, spoczko, na pewno coś dzisiaj jeszcze razem polecimy. E, nie ma żadnego problemu. Tylko pytanie czy ja nie zginę na tej instancji, wiesz? Ja mam straszną tendencję do podania. Dobra, spięcie, strateg siedzi. W ogóle widzowie dzisiaj taka morka, ej, ja to bije normalnie. Bijmy to z lodowej. Dzisiaj taka fajna morka była. Dwie morki ubiłem, dwa lugusy, to znaczy nie dwie morki, jedną morkę, bo na drugiej zginąłem w ostatniej rundzie. Niestety mnie zabiło, ale fajny live był. Ponad 100 osób na live, fajnie było pogadać z widzami. No i mamy niestety tylko troplęku. Także no niestety, dzisiaj akurat nie oddało, może następnym razem odda. No to co, kupujemy sobie klucz na Alcazara dwa razy, idziemy z dwoma widzami, klucz Alcazara. Kupujemy, bo czemu by nie? Po milionie, w ogóle rybcie miał taniej. Dobra, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. Ale obstałem, że oni i tak sprzedał tamte klucze i już ich nie ma. Także kupujemy dwa klucze na Waldaroga. No i lecimy z Rewolionem i Statuski Barba, z tym co latam Morany. Właśnie dzisiaj dwie się udało ubić. Przy okazji, oczywiście, sobie wezmę bufka na zimno, na uroki, na fizyczne. Żeby mieć. Rewelio napisał, że następnym da, da ten, da klucze na Alcazara, także dobrze. Nie będę musiał cały czas ja wydawać pieniążków, chociaż to ja zabieram widzów na te bosy, i dla mnie to nic się nie dzieje, jak tam miliona czy tam dwa miliony wydam, żeby skoczyć yy, z widzem bossa. Zobaczymy sobie przy okazji, jak instancja wygląda. Czy nie jest zawalona, czy jest zawalona? Chociaż dużo osób właśnie farmi tego Waldaroga. Ale fajna pelka, co jest? Jakaś fioletowa peleryna. Pierwszy raz ją widzę, pokaż ją. Aha, to pewnie jest od Koldzicy mi się wydaje, czy nie? Można tak ukupić na bank. Dobra, mam wrażenie, że to będzie bardzo, ale to bardzo szybka instancja i mam nadzieję, że też na niej nie zginę, słuchajcie, bo to też może się wydarzyć, tak? Ale patrzcie, mamy 4% levela wbitego, jeżeli ja tak będę przez rok czasu sobie grał na luzaczku, widzowie, jak chodził jakieś busiki, nie wiem, Murany, Waldarogi, Atki, no to ja ten poziom będę sobie wbijał. To jest właśnie zajebiste i mi się to podoba. Ciekawe ile wbije właśnie przez rok takiego grania, chodzenia takich bossów Ile poziomów uda się wbić No niestety, Satuski ma tutaj lagi ewidentnie Internet nie domaga, biedronkowy Dobra, jesteśmy w Alderogu, daje spięcie dwa razy, stratega Niech się dzieje co ma się dziać Damy sobie jeszcze trutę A i w ogóle wbiłem pierwszy raz debuffa na morce, miałem w sumie tylko trutę do wbicia No ale wbiłem, tak? Udało się od razu w pierwszej rundzie wbić debufa Dobra z 5 siedzi Stratek siedzi i oko Właśnie ale to wam później pokażę To znaczy nie oko tylko Eribe Co z Eribami jeszcze zrobiłem i dzisiaj w odcinku jeszcze jedną rzecz z Eribą będziemy robić Dobra damy trutę damy piaseczek jak typowy debów Tylko dwa razy bo tutaj patrzę że Satuski nie pyta po dwa czy tylko dwa razy Dwa razy Dobra, dawaj jakieś krytyki tym swoim barbą. No w końcu, 14 tysięcy krytyk. Dobra, dwie rundy nam to zajęło. Elegancko, panowie. Chociaż trochę za szybko w sumie. Co my dostaliśmy? Dwie wielkie flasze, nawet tropu trwogi nie dostaliśmy? Sprawdzamy drugi raz, czy instancja czysta, czy nieczysta. W sumie tak szybko tego Waldaroga ubiliśmy, że tutaj pewnie nic się nie zdążyło zrespić. Też mi się wydaje, że to szybko się respi. Ej, Skizo, kojarzy go w ogóle. Może to jakiś widz mój z live'ów albo z odcineczków? Chyba z live'ów go kojarzę, ale nie jestem pewien. Albo z nim morany biłem. Ale nie wiem, którą tam poziom ma. Dobra, wbijamy do instancji. Dawaj tego woldaroga, będziemy klepać. Co tu się zmieniło? A miałam wam pokazać tą Eribkę. No właśnie, Eribę to mam na setnym poziomie i będziemy ją właśnie dzisiaj robić na 110 poziom, żeby była. I myślę, że już taka Eriba będzie luks nie będzie trzeba nic zmienić, bo w ogóle Eriba na 110 poziom sama w sobie kosztuje, widzowie, 12 milionów ponad, 12 500 chyba dokładnie. Wydaje mi się, że to jak za Synergol to dużo pieniążków, aczkolwiek wiadomo, na 110 poziom to też swoje musi kosztować. Dobra, ładnie. Dajemy sobie Trutę, znowu Piaseczek. I z lodowej cały czas. W sumie to powinienem z precyzyjnego bić, ale będziemy bić z lodowej. O ile w ogóle jeszcze przydam się w tej walce? No, albo nie zginę w sumie. Ja! Ol mnie zaorał, wszystko trafił te. No, a ten żadnego krytyka nie dał? Panie, co to ma być? W ogóle fajny mieczyk. Nie wiem, co to jest. Jak on się nazywa? Możecie napisać w komentarzu. Jak ten mieczor się nazywa? 11 tysięcy krytyk z Royons. O, ze świrkiem lepiej oddawało. Wielka flasza wiedzy i wielka flasza kondycji. Nawet nie wiem, czy nie te same dwie flaszeczki poleciały przypadkiem. Niestety, znowu musimy kupić owadzią mapę. A co za tym idzie? Że ceny owadzi mapy wzrosły do 800k. Widzowie, 800k za. Jedną owadził mapę. Nie wiem, skąd te ceny się biorą, ale są przerażające. Mi się wydaje w ogóle, że te wszystkie mapki ma jedna osoba. I ta jedna osoba kupuje te tańsze mapki i po prostu sprzedaje je cały czas, nie? Dobra, kupuję nie wiem, czy dwie czekaj, bo może któryś z widzów kupi. Dobra, czekaj. Może się uda na e, Tigera wejść. Dobra, spoko. Ja kupuję dwie mapy jednak. To znaczy, teraz kupujemy jeszcze drugą i tyle powinno styknąć. Bierzemy dwie mapeczki i lecimy, widzowie, na modlę. Tam gełganiarz barbarzyńca poleciał po jeszcze jedną mapkę. Także słuchajcie, trzy przygodowe modliczki nas czekają. A jak dobrze wiecie, modla w ostatnim odcineczku coś sypnęła. Także myślę, że i tym razem może coś oddać. Nie wierzę, dał mi dwa klucze na Alcazara i dwie owadzie mapy. Czyli idziemy jednak cztery razy modliche i jeszcze 200k w ogóle. Ja pierdzielę. Ten co dał, dobra, to Waldaroga też jeszcze w tym odcineczku sobie skoczymy, co nie? Jeszcze 300 Rewoliona. on się nie dowie, że dostałem od tego, chyba że obejrzy odcineczek. To pozdrawiam serdecznie. Dobra, mam owadzią mapę, stoka i lecimy. Ja mam jeden klucz. No jeszcze Rewel ma jeden klucz na tego na Waldaroga. To dzisiaj taki odcinek, słuchajcie, waldarogowy, modliszkowy troszeczkę. No, dzisiaj takie bosiki są ubijane. Mamy modlichę, ja oczywiście biję diptera. Co mnie tak długo uduje? Nie mam pojęcia czemu cię długo uduje, ale to prawda, słuchajcie, muszę przerywać nagrywanie, żeby go wczytało i później znowu odpalić nagrywanie. Także jednak troszeczkę czasu to zajmuje. Dobra, Modla ma korki, więc luks. Możemy sobie zdjąć defa. Obym dipterka zabił. Ej, czemu Modliszka nie ma dźwięku jak skacze, widzowie? Ogląda nas dużo osób teraz na YouTubie, także możecie dać znać w komentarzu, czemu oni nie zrobią tego dźwięku. Skaczącej Modliszki ale ta modla szybka będzie. Dwie rundy maksymalnie zabita. I takim sposobem właśnie dużo bossów ubijamy na odcineczku. To jest w sumie dobry myk, widzowie. Widzowie, widzowie, widzowie. No niestety nic nie dało. Średnia flasza życia. I wbijamy się na kolejną modliczkę. Ej, a z mapką można trafić tego tygrysa, czy nie? A jeżeli używamy mapki. Wydaje mi się, że nie. Tygrysa można chyba tylko trafić wtedy i wyłącznie jak czyścimy całą tą instancję tamtą co się pojawiają te grupki dobra mamy modlichę, może w rundę padnie jak dobrze barwo poleci, ja nawet debuffa nie będę dawał po prostu sobie ciśniemy Drugi też jak jakiegoś kryta da, to ta modla jest widzowie robiona w chwilę jeszcze dwa waldarogi dzisiaj do ubicia, muszę zrobić z tą eripą, upgrade'ować ją na 110 poziom, to też będzie na odcineczku a czy się uda to nie wiem Dobra, niestety w rundę tego nie ubiliśmy. Bo ja nawet diptera w rundę nie zabiłem. Eee, dobra, damy tak. Korki siedzą, to możemy dać tak. Dobra, co ma się wydarzyć, to się wydarzy. O właśnie, i to jest ten druid, jak mu wejdzie. Człowieku. Ile krytyków? Epic Alenor został zdobyty, widzowie. Patrzcie to. Ale nie, bo my za późno kliknę kliknęliśmy chyba. O stary, o stary To dla mnie jak nic Ej, Ja pierdzielę. <grywa> Ale widziałem <grywa> Widziałem, no, widziałem Że wyskoczyło później niż kliknęliśmy Troszeczkę, tak z dwie sekundy A już myślałem, że jakiś epiczek nam spadnie By było piękne, by było piękne, także szok Mamy jeszcze dwie owadzie mapy Także wydaje mi się, że to nic straconego Możemy jeszcze epiczka, słuchajcie, zdropić tutaj ale tak myślałem, kurde, liczyłem na jakiegoś epika Jak już zobaczyłem ten napis, ale nie będziemy płakać, tak? Pamiętajcie, że czasami epiki lecą dwa w ciągu dwóch minut Albo nawet w ciągu minuty, czasami się chyba nawet zdarzało, że ludzie epiki Dropili, możecie napisać jeżeli byliście świadkiem Takiego czegoś Ale runda poszła w tym samym momencie co ten epic yy, Nie do końca właśnie, nie do końca było takie leciutkie opóźnienie. Właśnie się zastanawiałem i wiedziałam, że to nie dla nas. Dobra, dobijamy modliczkę. Epika nie ma na pewno, bo komunikat nie wyskoczył, ale może jakiś rar polecieć. Jeszcze zostanie nam jedna modlicha do ubicia, dawaj. Kurde, jak ona skacze. Co jest grane ty? sześć ataków dała. Ale ja mam słabe obrażenia tutaj. Dobra, zabita. I teraz, panie i panowie. Co się wydaje? Ja czuję dropa. No i wyczułem. Średnia flasza zręczności. Wbijamy chyba już na czwartą modliczkę, czyli ostatnią dzisiaj w tym odcineczku. Modlę oczywiście, bo jeszcze w Waldarogi mamy trzy do ubicia chyba. Także troszeczkę jeszcze na pewno nam zejdzie. Mm, no i dobra, tak samo jak zawsze bijemy. Strasznie nie lubię ogólnie bić tych samych bossów pod rząd. Moranę? Mogę bić cały czas. Ale na przykład taką modliczkę cztery razy pod rząd. Ja preferuję takie coś widzowy, że za każdym razem bym wolał zmieniać bosa, bić coś innego i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście się nie obrażamy tak, ekipa się zabrała. Mapki sobie dało. Oczywiście drop jest dzielony na trzy osoby. Wiadomo, że tam kokosów z tego nie będzie, jak podzielimy to na trzech, ale może zawsze czasami coś spadnie. Dobra, teraz Barba się musi wykazać i zbić 18 tysięcy Peżeta No się wykazał. <noise> tylko raz trafił. Dobra, ja nie będę tutaj marnował naszego czasu. I tak drugi dobije raczej. Czwarta modliczka dzisiaj w odcineczku i waga? No i nic, to nic. Dobra, lecimy teraz na Waldoroga. Ja pójdę sobie jeszcze tą Eribę tylko zrobię. W tym momencie od razu na 110 poziom. Czekaj, dostałem tylko pierka dostałem. Podobno wszystkie synergole można łączyć na, które są na tym samym poziomie. A mogą być inne, co nie? Czekaj, z kim ja gadam. Co ty tu robisz gełganie małe? Gdzie to jest? Czekaj, łączenie tutaj. Dobra, u góry dajemy ten, co chcemy, żeby został, a na dole dajemy ten. Szansa 80% koszt 100K. Uwaga, udało się. Mamy rybkę na 110 poziomie O w ogóle wygląd zmieniła Ej Fajnie to wygląda Ej czemu ona jest uszkodzona I jest jakaś szansa na to Żeby uszkodziło Eribę Dobra nie wiem dajcie znać w tym Ej, W komentarzu Ostro Ej nie spodziewałem się tego Ej, chłopy oszalały co, nie? Już mamy 5 kluczy na waltka zebranych i oni chcą jeszcze lecieć więcej. Ale ja napisałem, że 5 to maksymalnie. Kupiłem, ale w depu mam. Dobra, luzik 5 razy skoczymy i to jest max, stary. Bo ja już dzisiaj nie wyrobię z odcineczkiem, która jest godzina? 18.48. Dobra, idziemy 5 ostatnich waldarogów i liczymy na jakiegoś dropa. No, opuszczać gełganę ekipę i czyścimy. Ja oczywiście sprytniejszy się zatrzymuję. I lecę sobie dalej. Ej, sprzeda... Czekaj, co my sprzedaliśmy? Coś z Heurokratosa. Poczekajcie, pokażcie mi to. E, moje sprzęty, archiwalne. O, w ogóle widzowie wystawiłem ten. Te skiny, co nie? Kin z Heurokratosa za 2 miliony i ktoś to kupił. Ciekawe, czy za więcej to wystawić, czy jak? Bo one tam chodziły po 200, z tego co pamiętam. Taka przyjemna cena. Dalej mam strasznie małą redukcję obrażeń. No, a to przez niewyekspione bidriffy w zasadzie mamy 9,5% tylko redukcji obrażeń. Eee no, w sumie jest kiepsko z tym, ale będziemy się starać tu podbijać, tak? Po to są live'y, po to są odcineczki, żeby tam jakoś to podbijać. Ile ja mam tych kluczy? Czekaj, pokaż mi to. 6 kluczy, dobra. 6 razy idziemy na przygodowego widzowie Alcazara. A wydaje mi się, że lepiej już harda by było skoczyć, jakbym widzów ogarnął. Ale dobra, może być i tak. Nie ma tragedii. Przygoda też może oddać. I przynajmniej troszeczkę procent poziomu też bijemy, bo chyba jest stoka zaubić jednego. No, panie. Panie kochany, co to ma być? Dobra, udało się wczytało go w końcu. Po jakiejś minucie dopiero, ale wczytało, więc nie ma tragedii. Dobra, dajemy tak, 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 tak widzowie. Iramy. W sumie tutaj to bym mógł wam pokazać tylko i wyłącznie końcówkę tych bossów, żeby was nie zanudzać, cały czas pod rząd tego samego bić. Ale dobra, patrzcie oglądajcie, przynajmniej odcinek będzie dłuższy, to. to będziecie mieli co oglądać. Może wy wolicie oglądać wszystkie bossy, co nie, a nie końcóweczki. Dobra, bijemy. O nie, zamroziło barwę, no co tym bardziej to bijemy. A. Co to było? Czemu go od razu odmroziło? Nie wiem, czy to przypadkiem jakiś orb nie był. Bo drift raczej tak nie robią. Chociaż może są jakieś drify na odczarowanie. Dobra, jakieś obrażenia zadałem. Dawaj koź go. Pięknie, stary, ładne krytyczki. No, pierwszy waldarek po przerwie i zero dropa. Wiecie co? Wstawię wam tylko chyba same końcówki te, tych waldarogów. Naprawdę, bo troszeczkę się zanudzicie, jak będziecie na nie patrzyli. Także. Lecimy teraz samymi końcówkami. Ej, dobra, to co się teraz zadziało, to jest hit, że my to zabiliśmy ogólnie. Nie wiem, co się teraz podziało. Ale bez tej eriby to jest totalny dramat. Wiecie, ile ja dostaję obrażeń? Bez tej eriby? Dostaję po tysiąc coś. Także wypada ją naprawić. Będziemy musieli naprawdę ją naprawić. Ale przysięgam wam, bez tej eriby to jest totalny dramat. Ja od razu się teleportuję. Nie wiem, gdziekolwiek. Możemy nawet do Kemenak się teleportować. Lecimy tutaj, nie do depo, a w sumie do depo, bo muszę pieniążki wypłacić od razu sobie. Ile tam jest potrzebne na naprawę? Nie wiem. Da, co jest? 6 milionów wypłacę, albo 7 nawet wypłacimy. A tam pewnie z 3 miliony by wystarczyły. Dobra. I naprawiamy ją, bo jest dramat. Jest dramat widzowy. Takie obrażenie dostawać to jest hit. Naprawianie, riba. O, koszt 3 miliony. No i dobra, pięknie. Stałą eripką będzie o wiele łatwiej to się biło. Mało info jeszcze, bierzemy Łuka, słuchajcie. Czesława, pozdrawiam serdecznie, bo napisał do mnie, czy może skoczyć na waltkę, a dropa nam oddaje. Także oczywiście, że bierzemy, bo jest naszym widzem. I dobra, i tutaj nagramy już całego waldaroga jednego, żeby było. I napiszemy mu tylko stój. <grym> Tylko żeby stół stał, ma 90 poziom W ogóle i znowu ma ten hełm taki o którym mówiłem dzisiaj na live widzowie ile to kosztuje <gry> Oj tam już puściłem z automatu dobra Abyś nie zginął No właśnie bo jak zginiesz to to może być szybko dobite Przyjacielu drogi dawaj spięcie, nie dał spięcia Ja też w sumie nie dałem już byłem, pięć z rzędu był. O, ja pierdzielę. I nic nie zrobił, chyba. Dobra, dobijamy tego waldoroga, i zostanie nam jeszcze chyba trzy albo cztery, ale wydaje mi się, że trzy waldorogi do końca. O, jakieś krytyki, dwa nawet siadły. No, no i zginął. Człowiek chciał dobrze, a wystrzelił jak zawsze. <słuch> chyba, że nie dobijemy. ej nie dobiliśmy, co jest? 1500 dla Barbarzyńcy dało Dobra wrócił Wrócił Salto pod kontent, na YouTube to mi się podoba Teraz ja jeszcze salto wywinę, nie no Barbarzyńca zginął A my to dobijemy raczej Ale <noise> <noise> no, dzięki, łuk, no to nieźle Nieźle się wydarzyło. Mamy drugą rundę. Odpalam nagrywanko I mam nadzieję, że zabije barbarzyńca nasz kochany w tej rundzie od razu. W drugiej, ale wątpię raczej, bo 54 tysiące HP zostało. Jeszcze dostaję jakiegoś debuffa Druid prawie umiera. Oczywiście żartuje się śmieje. Chociaż może jakbyś ścisnął tak mocno. Dobra, ale ta gra jest taka totalna RNG, że to jest dramat. 65% i nie trafia. Dobra, to teraz ja oram. Ale ten RS nie oddaje w DMG. No nie no, totalne nie. O, 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 ale krytyczki wlazły piękne teraz i to mi się podobało, to już musi być drop. Dawaj dropa, nie dało. Ale ile wielkich flaszek będziemy mieli, pokażcie to na chwilę. O kurde, pan jaki zarobas. Mogę się pochwalić tym, że kupiłem targowisko premium na 30 dni i wystawiłem ponad 70 ofert. I ze wszystkiego mi tam wyszło jakieś około 50 milionów, z tego co dobrze pamiętam. Także jakieś pieniążki na pewno wpadły z tego depozytu, co tam mieliśmy. A tym bardziej, że tam były same flaszki prawie. I w sumie buty wymiarów, które dalej mam wystawione. W ogóle czekajcie, pokażcie. Moje sprzęty, o. A archiwalne to były właśnie X-Antorn, Riba lodów, które niepotrzebnie sprzedałem, ale dobra. Sprzedana, to sprzedana. Odpalamy nagrywanie, bo chyba zawijemy w tą rundę. Tylko dla barbarzyńcy znowu musi siąść. Jakoś teraz zaczyna, zaczęliśmy w trzy rundy to zabijać. Hmm. Ładnie. O i teraz tak nie może być po 600, a tam było 1100 chyba mnie to biło. No dawaj, dawaj tym Barburem swoim kochanym. Dobra dajemy tak, 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 tak. W ogóle możecie dać znać w komentarzu czy chcecie często na odcinkach widzieć Morkę czy Adkę. to ja będę ekipę zbierał i najwyżej będziemy chodzili widzowie. Takie bossy, bo wydaje mi się, że jak takie coś dropniemy, no to jednak... Fajnie będzie taką miłość morany zdropić czy coś. Oho, Subdrift Heb. A oni mówią, że nic nie spadnie, co, nie? Ja jestem pewien, że teraz leci Epic. I patrzcie to. Ja chcę zakończyć tą taktyką swoją. No dobra, nie poleciał. Ale pamiętajcie o tym, że zostać łopeczkę w górę, subika i komentarz jakiś będę bardzo wdzięczny. Dobra, to dawaj, Waldarogu, chociaż Rarka oddaj, bo jesteś ostatnim boskiem, którego dzisiaj ubijemy. Proszę cię. Dawaj, Barba, jakiegoś kryte mu mocnego, żeby coś wypadło z niego. Dzięki panowie. I uwaga. Oczywiście podział na trzech. A niestety jakiś no jakieś Synergole poleciały, tak? Nieważne. Dobra. Biegniemy sobie do depo. Najpierw do kowala, a później do depo. Dobra, dzisiaj wylądowaliśmy w Trentis. Także ciekawie. Dawno tutaj nie byłem w ogóle. Co my mamy do sprzedania? Pewnie nic, niepotrzebnie tu przyszedłem Nie, mamy Gaurale leków do sprzedania, 36k, spoko I mamy 4 miliony w ekwipunku I dzisiaj widzowie robią tak, że wsadzą po prostu miliona sobie do Depozytu tego odcinkowego Żeby tam zbierać sobie powoli jakieś kwociki, co nie O i miałem wam pokazać, właśnie Opłacona została połowa Pieniędzy za Dragporis, bo szliśmy na połowę I co jeszcze i staw, no i dla peta jeszcze rar był, to wszystko zostało już opłacone, oprócz tego dla peta. No i sobie leży w ekwipunku i czeka, no i dzisiaj dostaliśmy tego subdrifa chyba I mamy cały, całe depo, jedną stronę zapełnionym, zapełnionych driftami. I 11k na koncie, plus te rary, nie rary, myślę, że jest tu około aktualnie, jeżeli mam być szczery, 300 milionów chyba, samego tego depo, no coś tak, coś, coś, coś tak mi świta. Ale jeszcze trzeba wrzucić ten w ogóle flaszeczki, bo mamy ich dużo. Tu na pewno jakieś pieniążki z tego też wyjdą. No, parsi ile flaszek, a teraz flaszki w cenie. Dobra widzowie, jeżeli odcineczek Wam się podobał, to strzelcie łapeczkę, zostawcie subika, zostawcie komentarz. Pamiętajcie, że w, w opisie macie Discorda, możecie sobie wbić. Ponad 160 osób na Discordzie. I pamiętajcie, że w sobotę i w niedzielę są live'y o godzinie 16. Zapraszam was serdecznie na nie. No i co? Dłużej nie przedłużając, kończę ten odcineczek. Dzięki, że byliście siema. Jo, i cześć.